Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Arek. Właśnie otrzymałem paczkę od Samsung Polska. W środku jest Samsung Galaxy Ace. Otrzymałem go na 2 tygodnie do testów. Tak więc na pewno będzie z niego recenzja. Będzie porównanie szybkości Samsung Galaxy S właśnie z tym Ace'em. A w tym odcinku sam unboxing plus takie pierwsze spojrzenie na to. Więc co, może zabierzmy się od razu do otwierania. I co mamy w środku? W środku jest protokół pożyczenia. I oczywiście pudełko z telefonem. I mamy pudełeczko. Dobra. Tak to wygląda w środku. Jest sam telefon. Oczywiście ładowarka i kabel USB, którymi się teraz nie będziemy zajmować. Tak, telefon jest wyposażony w aparat 5-megapikselowy z autofokusem i flashem LED, w procesor 800 MHz, interfejs TouchWiz 3, Social Hub, Wi-Fi oczywiście i GPS. Pracuję na Androidzie. W jakiej wersji to się zaraz przekonamy. Włączmy teraz telefon. Dobra, telefon nam się włączył. Coś tam będzie sobie zaraz skanować pewnie i tak dalej. A ja pokażę Wam przez ten czas mniej więcej wygląd samego telefonu. Tutaj oczywiście wejście na jack. Tu za klapką jest wejście na USB. Przyciski do zmiany głośności. Power button. Tutaj zaraz Wam powiem, co jest. Jest wejście na kartę SIM. Z tyłu jest głośniczek, czy w sumie mikrofon. Tutaj mamy czujniki wszystkie. Głośnik do rozmów. Jeden przycisk fizyczny na przednim panelu, tak jak było to w Samsungu Galaxy S. I te dwa wirtualne na muśnięcie. Dobra. Więc teraz sprawdźmy może, jaki jest wgrany system. Jest tutaj Android 2.3.5. Tak. Może porównam go z Galaxy S. Jak widać, wymiarowo są bardzo podobne. Już widzę, że ten ma źle skonfigurowaną godzinę, ale to nieważne. Wyświetlacze są podobne. Galaxy S ma troszeczkę większy. Tutaj również są przyciski
to na muśnięcie, jak mówiłem. Na tym telefonie są one bardziej widoczne. Jak widzicie, po zgaszeniu na Ace ich prawie nie widać. A na Galaxy S są takie białe ślady. To mi się bardziej, szczerze mówiąc, podoba rozwiązanie. I co tu jeszcze mogę powiedzieć? Jak widać, różnią się wyglądem, bo mam tutaj wgrany inny system. Tak jak wspomniałem już w recenzji Darky Rom. No i co? To by było w sumie na tyle z tego porównania. Jak na razie. Jeszcze zajrzymy pod tylny panel. Tutaj jest wejście na kartę SIM. Tu jest aparat, głośnik, bateria. Tylny panel jest o wiele lepszy niż w Galaxy S. Jest o wiele, no może nie o wiele, ale twardszy. Na pewno lepiej leży w dłoni, bo że tak powiem, jest antypoślizgowy tył. Dobra, co? To będzie na tyle z tego odcinku. Czekajcie na jakieś bardziej ambitne rzeczy związane z tym telefonem. Zapraszam do subskrypcji kanału, gdzieś tam jest przycisk. Więc subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się.